ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. O, tego się nie spodziewałem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dostałem paczki. Nie, to akurat ja z samochodu przyniosłem. Ale nie jest podpisana. Komu, więc otwierasz. A jeżeli paczka jest podpisana, to Andrzeja, Andrzej otwiera. Zrozumiane? Zgoda. No. No to, ty tak do mnie mówisz. Dobrze, Andrzej? Nie. No, tak, jeżeli jest do niego podpisana, to on otwiera. Jeśli do ciebie, to jest twoja paczka. Ja wczoraj... Stania, a masz otwierać ty paczkę. Ja wczoraj jego paczek nie chciałem otwierać. Tak jest. Sam powiedział, otwieraj. Ludzie są wkurwieni, że ty otwierasz jego paczki. I tak nie będzie. Jeśli jest do ciebie podpisana, to ty otwierasz. Czytaj list, do kogo paczka i wtedy... Daj mi dojść do listu. A potem będziesz wyciągał rzeczy. Nie podpisane było, od razu mówię, że nie było podpisane do kogo paczka, więc otworzył Krzysztof. Drogi panie Krzysztofie, oglądam pana o kilku lat, głównie na rybach albo podczas fekaliady na sedecie. Jest pan bardzo rzetelnym i sprawiedliwym warmianinem, lecz powinien pan się częściej myć, żeby nie szkodzić dla zdrowia garemka. Prosiłem panu kilka niezbędnych akcesoriów kuchennych i łazienkowych. Serdecznie pozdrawiam na Szumikrzaka. Kogo? Szumikrzaka wraz z Czekaj, zapalę ci światło. Nie widzę. A ty będziesz mi świecił zaraz. Nałożnicą z miejscowości Pieczarkowo. Nie wiem, gdzie to jest. Oryginalny zegarek Omega przekazuje dla Andrzejka, ponieważ tylko on dba o porządek na szkolny, odkurza oraz... Odkurza, tak! Oraz grawi liście, a pan tylko dokazuje, rozpościera swoją armiacką żywaczkę. Wierny widz Szczupak. Panie Szczupaku, jak ja powiem dla Andrzeja... Zgaś lampę. Weź. Lampę zgaś. Weź zagraw. To on zagrabi. Jeżeli ja nie powiem, to on siedzi na dupie. Andrzej. No to teraz wy. To tylko dla Andrzeja. A, zegarek. Pokaż ten list. Ja będę mówił co komu. Jest tam nawet napisane. No, na jest. Gremka. Proszę, Andrzej. Dzięki. To otwórz, zobaczymy od razu, co dostałeś. Proszę. To do tego, tak? Tam zanieś? Tak. A to dostałeś akcesoria do toalety, tak? Na mydło to jest chyba, tak? Ibis. Nie wiem, co to jest. Ibis. Mydło. Tam to jest było mydło. O tu się wciska. O tu. Jest mydło? Jest, a, leci, widzisz? I tu. No, przyda się? Przyda się. Do łazienki. Tak. Zaraz, Andrzej, ja poczekaj, pokażemy. Poczekaj. Proszę. Ziemniak? No, obiad będziesz miał jutro. I miska, tak? Miska. I tutaj przybory, tak? To może nie wyciągę, ja tylko pokażę. Nie, ja... Pokażę przybory. Kuchenne. Akcesoria kuchenne. Przydatne rzeczy, tak Krzysztof? Kuchenne. O, czarna nić. Gruba. To nachyszyć skarpetkę, tak? To wymaz można brać tym. Co? Wymaz. Kurczę. Dobra, Krzyśku, nie wyciągnę, ja pokażę, a potem sobie obejrzysz. O. Kran nawet dostałeś, chciałeś kran mieć. Dłuższy. Ale to trzeba odwrotnie go zakręcić. Jak odwrotnie? No tu tam góra jest. O tak. O tak. A nie, dobrze. Pokaż, jest dobrze? Pokaż. Dobrze. No, to podziękuj. No i co tam? I coś jeszcze jest. Zaraz, zobaczymy. Nie wiem, co to jest. Samochody jakaś część. A to może pokrywa lampy samochodowej.
Nie, to nie, trzeba wyrzucić. No to które śmieci tobie niepotrzebne, znaczy śmieci, które tobie rzeczy niepotrzebne, to od razu, o to ten, zawór. Zawór? Zawór dobry, widzę, tylko szczelki brak. O. O, to do tego. Jedne kółko. I kółko. I rurka. I rurka, no, które niepotrzebne to budować. No dobra, teraz Andrzej, pokaż Andrzej, co ty dostałeś. Bardzo. Zegarek nakręcany Omega. Omega, faktycznie. I nakręcany. Bardzo fajnie. Nie na baterii. O. No to podziękuj, Andrzej, ty. Ja mam prośbę jeszcze do pana tego, co przysłał. Nie, akcesorie. Powiem tak, akcesorie, szanowny panie, można kupić. Wszędzie. Mydło można kupić. Ziemniaczki też. Proszę nie przysyłać takie rzeczy, gówna, jak dla ciebie niepotrzebne. Takie rzeczy, które miałeś u siebie w domu, a używałeś, bo to używane jest. Całkowicie, zobacz. Czekaj, zaświecę. Używane jest. I myślisz, że ja jestem takim jołopem, takim durniem, że no, postaję na tym, i, bo to mydło jest. Ale nie wiem, czy to mydło, czy co jest w środku, nie wiem. Ale niech będzie. Dobra. Kolejna paczka tutaj jest duża, to jest... Krzysztofo, jak ci tą podam, to może tu przyjdź. Dawaj tu. No to zapadnie się to zaraz, spadnie wszystko. Dawaj tu. Dawaj może mniejszą pod spodem jest. Masz dużą. Nie, dawaj mniejszą. Tam mniejsza jest. Do mnie. Zaraz się zobaczę. Krzysztof Kononowicz, tak jest. To kiedy przyszła ta paczka? To dzisiaj. Kurierem, tak? Tak. Od kogo? Już mówię. Jarosław Andrzejewski. A teraz to nie podawaj. Białystok. Czyli Meksykano, tak? Zaraz zobaczę, czy za Dąbkowicy Śląskie. O, nie otwieraj tak. Tam, gdzie jest etykieta, tam rżnij. Ale tu jest adres, niemniej ja muszę mieć ten adres. No to do góry nogami będzie znów wywalał wszystkie rzeczy, żeby list wyciągnąć, no. Będę. O! Git majonez. Ile masz zegarków? No jeszcze. Jest trochę? Zegarmistrzem zostaniesz. Ale co, wszystko tak zamawiam. Otworzę sklep w zegarku. Ty? Nie. Andrzej? Andrzejek. A ty będziesz sprzedawcą? Nie, ja nie będę sprzedawcą. A ty jego sługą będę? Za kasę, a jak? Za darmo? Stare książki samochodowe. Proszę bardzo, Meksykanom przysłał. Pójdę do choboka. A do pieca nie lepiej? Na rozpałkę do pieca nie można? Ich nie można palić. A kolorowych nie wolno, tak? Co? Kolorowych nie można? Nie. O, widzisz? To ja tego nie widziałem. Dalej, same książeczki tylko. Same książki, o. A listu nie ma? Jest. No to... Jest list. Gdybyś najpierw list przeczytał, to może byś tego nie wyciągał. No. Cześć Krzysiek, tutaj Meksykano, wraz z Iwoną. Przesyłamy ci paczkę motoryzacyjną, prasę, ażebyś mógł coś fajnego poczytać przy kawce. Mają to Wajza i alkoholi. Dbaj o Andrzeja, to wyślemy ci więcej paczek z suwą. Ja ciebie szanuję, możemy się pogodzić. Wesołych świąt i dużo zdrowia życzy Meksykano i Iwona. Zaraz zobaczę dalej. Nie ma dalej napisanego. Dziękuję bardzo tobie, Jareczku. Możemy cię pogodzić, jak przyjedziesz. Możemy nagrywać wspólne filmy. Tylko ja proszę ciebie, nie wysyłaj takich złomów do mnie, bo to idzie do kosza. Na wysypisko i tak dalej. Daj, ja tam postawię. Tylko odwrotnie zerwę, później
etykietę sobie tam. Masz i to wyrzuć. Do wiadra wrzuć. Tu już nie ma miejsca. Krzysiek, ty już nie wyleziesz. Dawaj. Nie wyjdziesz. No nie wyjdę. To też tobie. Zaraz Andrzej idziemy po twoje paczki. Bo musimy się pozbyć tego samochodu, bo kolejne 23 paczki trzeba odebrać chyba. 23. Bo dzisiaj przyszły 3 i wczorajsze. I to dzisiaj musisz pomóc. A, no dobra, no. Ja nie wiem, gdzieś to kurde muszę i przywozić po kilka. Weź. Bo tutaj to nie można zostawić, nie? No nie. Mnie to ciekawi ta duża paczka. Co? Mnie to ta paczka duża ciekawi. Jutro w dzień, o, przyjadę, to dużo paczek otworzymy. Bo to w dzień na podwórku sobie, nie? Tam przy gównie usiądziemy. No filmu będziesz. Masz nagrać, wiesz, film. Ja nagram, spokojnie. Dary Boże dla Krzysztofa. I tam widzowie, nie gniewajcie się, że paczki nie idą po kolei, że wczorajsze. Są jeszcze sprzed przedwczoraj paczki. Leżą. Przy tygodniu niektóre są jeszcze paczki. Tak, także żadna paczka nie zginie, która przyszła tutaj do nich. Tylko to sukcesywnie, bo ja nie będę spod spodu wybierał, przewracał, także każda paczka będzie otwarta. O, Krzysztof dostał pieniądze, no. I list. A kasy ile dostałeś? Pokaż. 2,50. Nie, 2. Dla Krzysztofa, czekaj, dla pana Krzysztofa proszę przeczytać najpierw list. Najpierw list przeczytaj. Właśnie to czynię, tylko nie mam gdzie. A za siebie tam. Tak, a gdzie będę tutaj, spać? Tutaj. A gdzie będę spać? Na łożu? Na podłodze? O, jeszcze daj ci śmieci. No dobra, to potem się wyrzuci, no bo teraz nosił po jednym klocku. Figa. Tu masz, o. O tu. 2 złote. Witaj, Krzysiu. Przesyłamy ci dary Boże. Wszystko, co znajduje się w pacy, jest dla ciebie. Jeśli chcesz, możesz podzielić się z ręki. Jest jedna rzecz, wyłącznie dla niego. Olejek do epapierosa. Super limitowana szklanka. Tylko dla ciebie. Wraz z napojem frugo, którym chciałbym, aby pan stosował na wizji. Proszę o ocenę. Mamy również kilka pytań. Czy auto wojskowe lubi mieć na sprzedaż? Nie. Czy... O, jeszcze, aha, powiem jeszcze auto, bo te wojskowe Lublin jest oblane dzisiaj rano 4:30 wtargnęli na posesję i oblali gównem. Czyli podnieśli wartość. Z powrotem. Kiedy major wraca i czy... Czy majora przyjmiesz z powrotem? To odpowiedz. No, będę się zastanawiać. Kiedy major wraca i czy uiścił opłaty za obiad w Belwederze? Nie! Proszę o pozdrowienie dla Mateusza, Kamila, Łukasza, Adriana, Andrzeja z Ostrołęki. Wszystkich, co wymieniłem, bardzo serdecznie pozdrawiam.
podaję tobie teraz dar Boży. Mały dawaj karton. No mały, no, a w dużym będziemy śmieci ładować. Co? W duży śmieci. No. O, od razu, co niepotrzebne, to do choboka. Pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt groszy. I złotówka. Czyli 3 złote. Nie, 2 złote. A, 2, no. 3 monety to 3 złote. A było 2 po 50? A, dobra. Lampę zapalimy. No, otwieraj, wieko. O, jakieś dary fajne. Co w torbie jest? O! Co? Rzeszki. O! Leskowe. Nie leskowe, przepraszam. Włoskie. I w torbie jakiej fajnej? Napój. Długopis. Szklanka. Długopis włóż do szklanki. Olejek Andrzejowi jakiś tam do papierosa. To chyba to. Proszę. Żeliko. Proszę. Żeliko. A nie. To do jak brać dokumenty maczeć. Zamiast na język palca to? To tutaj woda się leje tak. Tak? Ja gdzieś miałem takie. Owocowy kumek. Knur. Napisane na górze, widzisz? Sos sałatkowy. Ale jakiej firmy? Zupka rosół. Markel zielony. Taśma klejąca, rękawiczki. Dobra paczka czy nie, Krzysztof? Czekaj, co to jest? Ratownik. Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, jak skalecisz. Okulary. Ciemne, fajne. O, to drugie masz, to może Andrzejowi daj jedne. A on nie dał? A nie dał? Nie. Okulary następne. On tobie dużo rzeczy dał, Krzysztof. Nie, mało. Gorący kubek. Chodź, Andrzej, pójdziemy po twoje paczki teraz. Teraz tak. To Krzysztof z tobą się podzielił kolorami. Pyszny kubek, kisiel. A co tutaj? Teraz. Kasza z mlekiem. Smak. Bananowy. O, to ja na święto zrobię sobie. No, na pierwszy dzień świąt. No to podziękuj za paczkę, Krzysztof. Dziękuję bardzo za paczkę, bardzo wspaniałą. Dlaczego widzę? Z Ostrołęki. Tak? I dziękuję za napój. A miałeś jakiś napój spróbować? Co? Jakiś napój miałeś spróbować. Frutę. Stój. Aha. No to łyka weź i kończymy, bo idziemy po paczki Andrzeja. Od razu może wyrzucimy jakieś śmieci, co? O! Znaczy to jeszcze teraz się nic nie ma do wyrzucania. Wyrzuć. A to poczekaj, to może jak ten, jak otworzymy następne paczki, to żeby tu śmieci rzucać. To jak chcecie. Dobra, to idziemy po paczki.